Drodzy Państwo, sportowa lista przebojów. Maciej Zieliński, legenda reprezentacji Polski, Śląska Wrocław, wybitny koszykarz, ale też wielki meloman. I nie trzeba znać Macieja Zielińskiego dobrze, żeby wiedzieć, że Maciej Zieliński równa się heavy metal. Dzień dobry, ale czy tylko? Dzień dobry, witam serdecznie. No heavy metal, głównie heavy metal, ale no również słucham trochę hip-hopu, nie da się ukryć, ponieważ no koszykówka też jakoś tam związana jest z tym hip-hopem, z kulturą hip-hopową, także po pobycie w Stanach no jakoś zostałem do tego przekonany, ale też no mam przyjaciół w polskim hip-hopie, także ich twórczości również słucham. Wiesz co, ustawiłeś tak kadr do Skype'a, że za tobą są piękne monitory odsłuchowe, także już wiadomo, że muzykę kochasz non-stop cały czas. No tak, to 3 godziny to ustawiałem, żeby te głośniki były, ale wiesz. Dobra, Macieju, takie bardzo wyświechtane pytanie, no ale na tym polega nasza sportowa lista przebojów. Gdybyś rzeczywiście znalazł się w takiej sytuacji, że ktoś by ci pod ogromną groźbą nakazał wybranie kilka, no do 10 powiedzmy utworów, których możesz słuchać i więcej nie, co byś wtedy wybrał? Ach, to znaczy łatwo by nie było, z jednej strony łatwo, tak. No tak, tak po kolei, po prostu spokojnie omówmy sobie. Dobrze, no to pewnie nie zaskoczę nikogo, że na pewno to będzie Metallica, tak? No i pierwszy kawałek to może być Whiplash, taki z pierwszej płyty Kill 'Em All. Świetny kawałek. Co, wymieniać dalej po kolei? Tak, kilka słów o każdym utworze. Dlaczego akurat i co cię w takim utworze rusza? No Whiplash to jest taki bardzo z pierwszej płyty Metallica, tak? Ja słucham Metallica od kiedy, od tej pierwszej płyty, tak? Kill 'Em All, bo jestem też członkiem fanklubu, metklubu, Overkill.pl, jest też polski fanklub, też jestem członkiem, także ta Metallica jakoś całe życie mi towarzyszy, wiadomo, miała lepsze i gorsze płyty, jak to się mówi, ale jednak jest. Także no, Muszę ci wejść w słowo, muszę ci zadać pytanie, bo znamy się ponad 2 dekady. Kiedy byłeś młodym koszykarzem, słynąłeś z bardzo demonicznego wyglądu i między innymi z takich bardzo charakterystycznych bokobrodów. Czy to było wzorowanie się na jeszcze młodym wtedy wokaliście Metallica, tak? No trochę tak, wiadomo. No, kiedyś miałem długie włosy też, nie? No teraz w czasach zarazy niedługo też będę miał długie włosy. Więc może wrócą te czasy, także no tak było, no na pewno James Hetfield jakimś tam ogromnym wzorem dla mnie był i każdy chciał być jak James. No. Okej, no to mamy Whiplash Metallica. Co dalej? Możesz oczywiście zostać przy Metallice, jeżeli chcesz. No dobrze, no to Ride the Lightning, czyli z drugiej płyty też taki utwór, no druga płyta, wiadomo, już trochę lepsza, więc trochę inna, też bardziej trashowa, także no dalej cały czas Metallica i to nie ma co tutaj uwijać w bawełnę, no trzeci. No tak. To jesteś na bezludnej wyspie, posłuchałeś tych dwóch utworów Metallica i możesz sięgnąć po coś trzeciego do swojej kolekcji. Pamiętajmy, oczywiście, tak jak powiadam, możesz zostać przy 10 utworach Metallica, ale czy siedząc tak jak na przykład Tom Hanks w Castaway, sam kilka lat na owej bezludnej wyspie nie zanudzisz się? Może wybierzesz coś innego jeszcze? No dobrze, to sięgnę do polskiego hip-hopu, czyli mój serdeczny przyjaciel Waldek Kasta i Góral. Kasta Squad, premiera, to też z pierwszej płyty Kastaniety. Zaczyna się wrocławska premiera Ekipa bez lidera, więc to jest taki kawałek, który nam tutaj we Wrocławiu, nas we Wrocławiu tutaj był naszym takim hymnem, jest cały czas, no i do tej pory go słucham. Mm-hmm. A powiedz mi, czy kiedy wróciłeś ze Stanów Zjednoczonych z Providence, to rzeczywiście byłeś bardziej przesiąknięty hip-hopem i ten metal odszedł troszkę dalej, czy łączyłeś takie dwa muzyczne światy? No łączyłem. Wiadomo, tak jak mówiłem, w Stanach większość kolegów no, słuchała hip-hopu i taka też zabawna sprawa, bo kiedy mieliśmy siłownię, zajęcia na siłowni, kto pierwszy przychodził, ten puszczał płytę. I tej płyty nie można było zmienić, więc ja parę razy mi się zdarzyło być, nie wiem, godzinę przed. I w momencie, kiedy puszczałem swoją płytę, to wszyscy uciekali. Nawet raz przez trenera zostałem zwolniony z zajęć siłowych, powiedział, żebym zabrał płytę i szedł do domu, bo tego się nie da słuchać. A powiedz mi, w czasach wrocławskich, kiedy bardzo przyjaźniłeś się z Adamem Wójcikiem, kiedy kolegowałeś się z Dainiusem Adomaitisem, ty pamiętasz jeszcze albo wiesz dobrze, czego oni słuchali, czego słuchał świętej pamięci Adam Wójcik?
No to Aaron słuchał takiej bardziej luźnej muzyki, aczkolwiek no, kiedy byliśmy razem w pokoju, no to nie miał wyjścia i słuchał Metaliki. No wiadomo jak to jest, no, to dużo czasu na obozach czy gdzieś tam spędzaliśmy, więc ja też no, nie katowałem go cały czas tą Metaliką, więc jakichś tam różnych słuchaliśmy sobie. Dainius też słucha Metaliki, więc tutaj nie ma problemu. Do tej pory wiem, że cały czas tam podrzucamy sobie jakieś obrazki, rozmawiamy, to cały czas też metal jest obecny w życiu Dainiusa również. No dobra, mamy trzy utwory, pójdźmy dalej. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla ciebie łatwa rozmowa, bo ludzie, którzy rzeczywiście kochają muzykę i są zaprzysięgłymi fanami jakiegoś stylu, są niemal bezkrytyczni wobec każdej piosenki swojego ulubionego zespołu, więc ja wiem, że ty byś pewnie wszystkie płyty Metaliki zabrał na Bezludną Wyspę, ale nasz program jest nieubłagany, trzeba się troszkę pogimnastykować. Co jeszcze? Dobrze, no to jest... No... Grupa też, która jest bardzo, że tak powiem, kultowa, też bardzo jest słuchana, to jest Pantera. I tutaj jest utwór Walk, który się nazywa, no, Pantera ma dużo świetnych kawałków, ale ten Walk jest takim kawałkiem, który no, będąc na tej bezludnej wyspie, jakbym go puścił, to pewnie bym wyrąbał wszystkie drzewa na tej wyspie. Także taki bardzo energetyczny i bardzo rytmiczny i pobudzający. Także Pantera i Walk. Wiesz co, Ani, zapytałem cię jeszcze o jedną istotną sprawę. Wszak koszykarze i w ogóle sportowcy lubią się dobrze nastawić przed spotkaniem, szczególnie przed jakimś bardzo ważnym meczem, meczem, na którym im niezwykle zależy i wiedzą, że będzie trudny. Kiedy ty grałeś w Śląsku Wrocław, to jeszcze były takie czasy, kiedy wy nie biegaliście na rozgrzewce przed meczem ze słuchawkami na uszach, zresztą nie było bezprzewodowych słuchawek, a biegać z jakimś Discmanem, to też nie było łatwe, ale gdybyś miał teraz 20 kilka lat i wciąż grał w koszykówkę i miał taką technologię jak dzisiaj i miał mecz Śląsk-Wrocław Anwil Włocławek albo Śląsk-Wrocław Mazowszanka Pruszków i to byłby jeden z meczów o Mistrzostwo Polski, finał, to co byś ty sobie włączył na rozgrzewce, wiesz, gdy biegacie w kółeczku? No Master of Puppets Metaliki bym włączył bezsprzecznie. Chociaż tutaj też, kiedy graliśmy, tak jak mówisz, nie było tej technologii, nie było słuchawek. Trener Urlep pewnie by nam głowy pourywał, jakbyśmy biegali w słuchawkach. Ale zdarzało się, miałem znajomego dźwiękowca w hali ludowej, czy hali stulecia obecnie, który przed meczami też puszczał Metalikę, także zdarzało się. Specjalnie dla ciebie. Tak, no zanim ktoś tam nie dobiegł do jego stanowiska i nie kazali mu wyłączyć, to zawsze ten kawałek Metaliki poleciał. A wiesz co, pamiętam takie czasy, nie znaliśmy się jeszcze wtedy, to był 98 rok, ale przyjechałeś do Łeby. Ja tam byłem na wakacjach i byłeś w dyskotece, DJ zapowiedział, że specjalnie dla mistrza Polski Macieja z Wrocławia, ten oto utwór. Ja nie pamiętam co to było, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, żeby w dyskotece puścili ci jakiś metalowy kawałek, ale może... Tak było rzeczywiście. Podejrzewam, że raczej metalowy to nie był. No może dokładnie. Dyskoteka w Łebie, no to wiesz, jakieś majteczki, kropeczki. Okej. Jedno pytanie, ponieważ jesteś zapalonym graczem komputerowym, prawda? Konsolowym. Tak. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, chociaż wszyscy lubimy. Ale powiedz mi, czy kiedy grasz na przykład w Call of Duty albo w inne tego typu gry, to mimo wszystko leci muzyka w tle, czy jednak jesteś tak skupiony na grze, że słuchasz tylko odgłosów z gry właśnie? No tutaj jest problem, no bo wiadomo, grając online, no to jednak trzeba słuchać tych, co tam... Tak, ty online grasz, jasne, rozumiem. Tak, trzeba słuchać, co tam się dzieje dookoła, czy ktoś nie nadbiega z tyłu z jakimś nożem, tak? To raczej nie słucham, ale no zdarzało się szczególnie... Jakieś tam też Resident Evil też grałem bardzo dużo, to jest ten taka bardziej horror, no to muzyki też, czasami puszczałem muzykę, żeby nie dostać zawału, bo to przy takiej ciszy są różne odgłosy. To zależy od gry, nie? Ale wiadomo, że grając staram się jednak słuchać i uważać na swoje wirtualne życie, żeby mnie ktoś tam z tyłu nie zadźgał nożem, więc trzeba być czujnym. Okej, okay. A powiedz mi, w takim razie mamy Metalikę, mamy troszkę polskiej produkcji, a czy oprócz Metaliki coś byś rzeczywiście zabrał? Jakiegoś starego z jego Osborna może, albo jakiś Deep Purple, czy coś się w ogóle kręci w głowie, czy jednak Metalika to jest numer jeden i długo to nic? Ostatnio byliśmy, też jestem członkiem fanklubu Black Label Society i tam jest Zach Wild, który jest gitarzystą z jego Osborna i on ma taką grupę Zack Sabbath, czyli grają kawałki Black Sabbath w nowoczesnym takim ujęciu. Byliśmy
w lutym w Warszawie w Progresji był świetny koncert, także Black Label Society też bym zabrał. Też jestem członkiem polskiego fanklubu. A jaki utwór konkretnie? No to też ciężko wybrać, ale Bleed For Me jest taki kawałek też, bardzo, bardzo fajny. Natomiast no, z tych starszych takich, tak mówisz, no to wiadomo, Black Sabbath to jest, no, dziadkowie, no nie, ojcowie to już nie, ale może no, dziadkowie heavy metalu, tak, no od nich się to wszystko zaczęło. Także no tutaj ich kawałki na pewno są no, kultowe. A co powiedzielibyśmy o polskim metalu? Czy coś w stylu TSA znalazłoby się na takiej bezludnej wyspie? No na TSA też się wychowałem, bo wiadomo, w czasach słusznie minionych, tak, kiedy byliśmy piękni i młodzi, no to też z tym dostępem do polskiej muzyki był problem, także no TSA, Cut. Mhm. Obecnie też Acid Drinkers, którego słucham, Vader też z Olsztyna zespół, który jest na światowym topie, niedługo też wychodzi ich nowa płyta, także na pewno coś by się tam też znalazło. Macieju, to na koniec jeszcze, żeby cię już nie zamęczać, bo wiem, że głowa paruje, dlatego że podkreślmy raz jeszcze, ktoś, kto kocha muzykę i zostaje zaskoczony pytaniem, wybierz 10 utworów, staje przed ogromnie trudnym zadaniem i ja sobie zdaję z tego sprawę. Gratuluję ci wytrwałości. Poproszę jeszcze na koniec o dwa jakieś utwory, które leżąc sobie pod palmą, choć palma, słońce nie kojarzą się z metalem. Dobrze, to inaczej. W głębi wyspy, gdzieś w ciemności, szukając wody, zabrałbyś ze sobą. I no nie, jeszcze też bardzo namiętnie słucham Suicidal Tendencies. Jest taka grupa i oni mają... No może taki kawałek akurat na czasie You Can't Bring Me Down, czyli no nie możesz mnie złamać czy załamać, także wszyscy musimy teraz być wytrwali, także to też można sobie posłuchać. No dobra, to w takim razie ten utwór, a teraz na koniec Maciej Zieliński poleca utwór na dziś. Coś z płytoteki Macieja Zielińskiego. Taki utwór na dobry dzień, w twoim stylu oczywiście. Na dobry dzień, no to myślę, że to będzie Slayer i Raining Blood. Dlaczego? No to jest no jeden z najlepszych utworów Slayera, który jeszcze kiedy Slayer był Slayerem w tym swoim takim podstawowym składzie i myślę, że to jest świetny kawałek na dzisiaj, bardzo, bardzo energetyczny i pobudzający. Macieju, w takim razie życzę ci, żeby ten uśmiech, którym zakończyłeś naszą rozmowę, nie schodził ci z twarzy, żebyś jeszcze odkrył dużo dobrej muzyki, bo mówiliśmy tutaj o muzyce, która była i jest, ale cały czas mamy nadzieję i ja wierzę w to, że twój ulubiony gatunek muzyczny, metal, cały czas będzie przeżywał renesans, bo są takie gatunki, których trudno już coś odkryć nowego. Ale ja wierzę, że coś cię jeszcze zaskoczy. Tak jest, no cały czas nas mamy dużo, teraz wszyscy siedzą w sieci, tak, w necie i co chwilę ktoś mi tam podsyła jakieś nowe kawałki, także nowe zespoły, także odkrywam cały czas i bardzo, bardzo się cieszę, bo świetne to jest takie właśnie odkrywanie, czasami zupełnie przypadkowe jakichś świetnych kapel czy zespołów. To prawda. Maciej Zieliński, legendarny koszykarz, reprezentacja Polski, Śląsk Wrocław i przy okazji transmisji koszykarskich nasz ekspert. Serdecznie cię zapraszamy, gdy skończy się pandemia, na wizytę w studiu przy okazji meczów polskich koszykarzy. Dziękuję ci bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego.